Siemaneczko wszystkim, z tej strony Sadkłasar. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy Peacock Cabanossy z chili. Widzimy tutaj również datę, widzimy. No 30 są ważne. Do 10 2018. Mamy też tutaj kod kreskowy na coś, nie wiem na co. Możecie to sprawdzić na YouTubie albo nie na jakichś fajnych stronach. Dobra, zobaczmy co tutaj pisze. Peacock Cabanossy z chili. Wyśmiejty, wędlina, smak 170 gramów. Tylko coś mi tej śmierdzi, panowie, i to bardzo. Wiecie co mi się śmierdzi? Patrzcie, patrzcie. Tutaj pisze 170 gramów. Nie wiem co widać, dobra, widać to. A tutaj patrzcie, pisze natomiast 120 gramów. To co? Co oni wycisnęli to i co? Stało się aż 170 gramów? Czy oni to na odwrót wycisnęli się z tą 120? Nie wiem, kurde. Ale to za jakieś, za to jest minus, to ten punkt odejmuje. Dobra, co tutaj widzimy jeszcze? Jakiś kod, kolejny kod, nie wiem co to jest za kod, patrzcie. Kolejny kod, nie wiem do czego. Dobra. Widzimy, że to Lidl sprzedał tutaj. Jest jakiś pan, co to trzeba wyrzucać. Dobra, no to recenzujemy, kurde. Od 0 do 10. Czy będzie 0 tym razem wyjątkowe, czy będzie 10, czy 7, nie wiem, jaka cena. Ja to recenzuję. Dobra. Czekajcie. Poczekajcie chwilunię, bo wiecie, jakieś te śliskie, kurde, jak wąż, który chodzi po trawie. Chyba nie wiem, słyszeliście w wężu takim tygrysiem, co lata nad Wisłą? Dobra, to teraz ugrzę. Ale to było pyszne, albo się zjeść, widzicie? Kurde, nie no, daję kurka wódka, no. Tylko czekajcie, muszę jeszcze popić kolą, bo wiecie, zasuchło mnie. Czekajcie. Ja tak chyba, ja też przyjął sobie to troszeczkę zjem, patrzcie. Tyle się mi dostało. Piechota. Kurde. Czekajcie, popiję tym niestandardowym piciem, widzicie? A zdrówko, panowie. Dobra, kolcia lolcia. Dobra, oceniam tego Cabanossa na jakieś... Kurde, no ciężka ocena. A dobra, 8 na 10. Bo troszeczkę no tam czułem ostrość i daję 7 na 10. Dobra, to nie zapomnijcie tutaj zasubskrybować tego kanału mojego, Sadkłasar. Nie zapomnijcie zostawić tutaj łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.